właściwego. Bo chcemy nauczyciela mieć dobrego. Dobrego? Poprzeczkę wysoko stawiamy. Pochodzi nam o najlepsze. Kierunek Leśna Akademia. Idziemy, śpiewamy, skaczemy przez lasy śnieżne. Czy jest tutaj kto? Tak, jesteśmy tutaj. Zapraszam was do środka. Ale właściwie kim pani jest i kogo pani szuka? Witam wszystkich serdecznie i śpiewająco. Idzie i wiatr wieje. Czas zobaczyć, co się dzieje. Czas zobaczyć, co się dzieje. Z pewnością czekają na niespodziankę. Elfy i ty, droga Klementyno. Pakujemy, wiążemy i za chwilę ruszamy. Sanie już czekają. Sanie są gdzieś w przestworzach, a w nich prezenty przygotowane przez zielarkę i pomocników. Co wy robicie? Prosiłem przecież, żeby niczego nie ruszać. No właśnie, proszę się odsunąć. Musimy zabezpieczyć miejsce przestępstwa. Orsuku, proszę podać mi lupę i pęsetę. Sopraniki wyżej! Arty nisko! I razem i... Ziemia, pięknie! Rzeczywiście są! I co teraz? Jak to co? Zabieramy i wychodzimy. I to na paluszkach. Ciekawe, co powie profesor, kiedy odczyta wiadomość. A Kryśna, wszystko zostaw mnie! Nawet tutaj nie można mieć spokoju! Przepraszam, dziewczynko. A dokąd ty się wybierasz? Sama, nocą, nie bądź. Ktoś pomoże! Ryszard, pozwól tutaj do nas. Mamy dla ciebie niespodziankę. A jaką możecie mieć dla mnie niespodziankę, zdrajcy? Chwileczkę! Nie! Gdzie ty byłeś? Co się tutaj działo? Tak, wiem wszystko. Zielarka mi wszystko opowiedziała. Kiedy dowiedziałem, co się tutaj stało, nawet chwili się nie zastanawiałem, żeby to masz teraz. Dziękujemy wam, że pozwoliliście nam kolejny raz przenieść się do zaczarowanej krainy, że znowu w waszych sercach zapanowała świąteczna atmosfera.